atak backendowy. Kuk, a nie przedreptany. O właśnie. Karol, to samo, co na forze. Kiedy masz iść, pomagasz sobie, to jest naturalne, ruchem ramienia. Tak idziesz, opuszczasz rakietę, a ty masz, od razu unisz rakietę. Krok dostawny i skaczesz. Jak schodzisz w dół, rakieta jest u góry. Wracasz. Otwórz duże palce, żebyś mógł kciukiem dopchnąć rakietę, a więc dać siłę odbicia. Dobra, szybkość lotki jest niezła. O tak, i to jest to. Z tym, że jak idziesz do siatki, to zawsze skróć uchwyt. Jak jestem w środku, to trzymam uchwytem uniwersalnym. Ale kiedy idę do siatki, to odruchowo przesuwam. Rozluźniam palce i jest rakieta przesunięta. Popatrz. Uniwersalny uchwyt. Idę do przodu. Idę do przodu, bo będę pewnie atakował. Idę na backend, skracam uchwyt. Już teraz mam skrócony i teraz mogę spokojnie sobie stworzyć palce i zaatakować. I to jest wszystko. Otwórz palce. Czułem do pudeła rakieta palca skrozującego i... O właśnie! I nie tak. Ta pozycja, kiedy atakujesz, tak stojąc, jest chwilą. Jeżeli chcę do ataku, to stoję stabilnie. To mi zapewnia swobodny ruch. Kiedy idę tak jak ty i ląduję na palcach, to po prostu nie trzeba kontrolować. Muszę chodząc w morze, odłożyć sprawę. Ty odpowiadasz za jego bezpieczeństwo. Niestety przed prokuratorem
ja będę odpowiadał za każdą wypowiedź, którą ktokolwiek z nas uważa. Bo potem u prokuratora powiecie, a ja nie wiedziałem, a ja muszę mieć dookoła, głowy i w drugiej płaszczyźnie u góry, nad głową, pod stopami, żeby wszystko widzieć. Dobrze, rakieta jest u góry. Długi atak, to też zwróćcie uwagę, bez nadgarstka, tylko palce. To jest atak tylko palcami. Wtedy on będzie długi. Rzucaj Janek trochę niżej. Kaśka, przepraszam, nie Kaśka, to Ania. Też rzucaj trochę niżej, dobrze? Żeby wymusić bardziej płaski atak. Przewracasz się, zachowaj celowo, świadomie rakietę. Tak, teraz było dobrze. Nie rakietę. Nie tak jak. Przedłuż uderzenie i odwrót, a dopiero po tym wodę. Staraj się rzucać nieco niżej, Karol, dobra? I to samo Kasia, też nieco niżej. To wy musicie bardziej spłaszczone, a o tak. A przy okazji nie będziecie bać się atakować. Dobrze! Tylko palce. Jeszcze. I spróbuj nieco niżej. Zadawaj to. Nie podnieś. Pomogłaś? Wypuść. Nie. Za nadgarstkiem, tylko przed nadgarstkiem. Wtedy matka poszła do stóp. Weszłaś po prostu w tym momencie. A to jest oczywiste, że musimy się podnieść. Nie rób zamachu, tylko odłóż palce. Nie. Janek, zwracaj uwagę Karolowi na to, żeby ustawiał się prawą stopą do przodu. Karol ustawił na swoją rękę. Wcześniej nie rzucajcie lot, tylko przejdzie właściwej pozycji. To nie ma być odpędzlowanie 50 osób. To ma być na każdym kroku perfekcja. Najlepiej jak umie, jeszcze lepiej. Do przodu. Oczywiście to, co pokażę, jest przesadą, bo ja umiem już sobie wycyrklować, żeby w tym pasie mój środek ciężkości gdzieś tam był. I wtedy ja się nie przewracam. Ja wtedy jestem przygotowany do tego.
nawet bezwiednie to zrobiłem. No ale to jest zakodowane, że mam pierw ten ruch wykonać. Dobrze. Dobrze. Dobrze, że to przyjechało. To przesadziłaś. Ania jeszcze nie jest taka szybka. Dopiero po 10 minutach siłowej będzie jak strażnik. Dalej Ania skaka, a ty już rzucasz. Na start.